Siema, hejo. Przyszły żarówki do Dragstera. Bleku będzie pierwszy raz z paczkomatu odbierał paczkę. Co, ty nie mieścisz się tu? Nie działa fotel. No musi działać. Teraz idzie. Ale ty się zmniejszasz, wiesz? A byłeś taki wielki. Ty, a ty chciałeś mi głową wybić szybę. Dobrze, że otwarty, bo byś jeszcze zajwanił. Siema. Siema. Nie wyjdę. Model. Niech się wietrz. Beta w użyciu, a miała iść w odstawkę. Paczkomat, otwórz się. Jak to się robi z buta, czy jak? Otwierz. Czekaj. Czekaj chwilę. Czekaj chwilę. To w mailu pomyśl, nie? Nie, to jest SMS. Paczkomat. Idę dalej. O, jest, otworzyła się. Ty co, a tam 5 tu było. Są żarówki? Chyba, pakujemy. Ale projekcik będzie z futerka, co? Żarówki. Ile? 20 zł za dwie sztuki. Plus przesyłka. Skąd znam te woreczki? Robimy próbę, jak? Jedną taką wsadzimy. Tak. Bo nawet jedna jest już wyjęta. No właśnie, jedną taką wsadzimy i zobaczycie, jaka jest różnica. Do czarnego koloru, nie, no to muszą być białe lampy. Jest farba? Pół litra? Chrysler. Widocznie z palety, mamy rozsięczalnik. Rozsięczalnik do farby. I jest podkład. Podkład akrylowy. Test żarówek. Patrzcie to, jedna założona jest LED-owa, jedna jest założona... Tu jest, nie? Na razie tak zrobię, ale mogę wsadzić. Wsadź, bo to najlepiej w obudowie będzie widać. No tak jest wsadzone, nie? No. Raz, dwa. No jest, ty, różnica totalna. Ty, a może tak zostawić? I Robocop. Taki Robocop by był. Nie, dwa dajemy białe. No, dobra, już wiem, jak to się robi. Pomału, pomału będzie składany. A w niedzielę robię zlot skuterów, wiesz? Tomek bierze swój skuter, ja biorę swój skuter. Nawet chłopacy z Włoszech przyjeżdżają. Tak? No. Piaggio? Piaggio. Nie, wiesz, wieś się rozeszła, to na pewno z Włoch przyjadą. Mario i Luigi przyjedzie. Co pęknie. Nie, no ty wyciągałeś. No, no nie, to wypadła sama widocznie wtedy. Nie ma siły. Patrzcie, w dusza, do dołu. No i trup. No to teraz możesz nową wsadzić. Na odwrót. No i teraz trzeba przekręcić. O. Jak i teraz? Tą przekręciłeś? Musisz ją przekręcić. Pokaż, tylko tak się wsadza i tak trzeba odkręcić. Zobacz, jest zakręcona. Musisz wcisnąć i przekręcić. Dobra, i teraz patrz, tu jest blokada. Wsadzasz tak. Tak, o, tak. I trzeba, o, przekręcić. I tak sobie. No. Czyli wsadzamy tak. Tyk i... O, i mogę. Teraz dobra. I ja. Taki czarny diabeł będzie z białą lampą. Ale wiesz co, powiem ci tak. To co myśleliśmy, żeby zostawić ten zadup tak jak jest, bez plastiku, to tutaj nie zamontujemy lampy, wiesz? No tak. Bo ona jest osadzona w plastikach, czyli nie da rady. No, kopajka teraz pięknie, bo też jeszcze przesmarowałem. Odbija. Mega. Filterek ładnie siedzi. Jest pan w nocy? Nie, nie. Bardzo lubię pracować przy tym skuterku. Dzisiaj odbieram felgi już od malowania. Metalik niebieski będą, jak ktoś nie pamięta z poprzedniego odcinka. Odbierałem LEDy. Czyszczę tutaj lampy, kierunkowskazy. Pomalowałem dwie osłony już podkładem. One przyjdą też w kolorze metalik niebieski.
Jeszcze muszę sprawdzić, czy długie są. O, są. Czym ją odnowić? Już wiem, nowa bajka. No bardzo jestem zadowolony, że dzisiaj odbieram felgi pomalowane na niebieski. Bardzo się Michał sprężył. Amral. No, Amral? Nie wiem, chyba tak. Zresztą tu macie logo. Dobra, słuchajcie, dobra. Przecież jak ja mam te felgi, a opony już dzisiaj przyszły, to jutro też od razu te felgi zawiozę do założenia opon. I już wlecą nowe opony i nowe felgi. Nie no, warto przy tym skuterku robić. Także Wojtek, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za ten skuter. I Bartek, mega, dzięki. O. Nie, to jest plastik. Ale to nie jest przewiewny, to jest tylko jako ozdoba. Taki bulldog. Pamiętacie, jak przyszedł ten dragster, no to wszystkie czarne elementy tak wyglądały. No i ja zrobiłem to nowa bajkiem, wyczyściłem, zakonserwowałem, były fajne, bardzo ładne, czarne, bardzo długo. No umyłem je, no i w tej chwili wyglądają prawie tak jak na początku, prawie no, całe białe. No ale te elementy będą akurat malowane, czyli kładę to pod kład i... I też tu przyjdzie niebieski kolor metali. No i są gotowe felgi do odbioru. Jadę odebrać. Jesteście ciekawi, jak wyszły? No ja bardzo. Oto ta lakiernia to uczyniła. O kur! O kur! Ja już to pikłem. Kurde mega! Ja pierdzielę. Szok. No po prostu szok. Ale mega. Ale będzie maszyna. Masz zdjęcie tego pojazdu? Tak, odebrałem z lakierni proszkowej Amral Balin. Wojna Wrocławia. Koszt ile? No jak dla mnie, no to było tanio. No, 300. No chłopaki odwalili kawał dobrej roboty w ekspresowym tempie. Wczoraj zawiozłem, dzisiaj odebrałem. No po prostu już się nie mogę doczekać, kiedy już pozakładam to wszystko. Jeszcze jutro mnie czeka wulkanizator. Po drodze jeszcze zobaczę, czy plastiki czasami nie są już gotowe do odbioru, to byśmy jutro już malowali. Dzisiaj mam farta, plastiki też już odebrałem. Pospawane. O, tam gdzie były wszystkie te pęknięcia, zbiorniczek też pospawany, błotnik. Tutaj było popękane, też jest tutaj poklejone, pospawane. O, proszę bardzo. Wszystko wzmocnione. Będzie kupa roboty ze szlifowaniem, żeby to ładnie zrobić. Bardzo dużo roboty będzie. Bardzo dużo. Ale damy radę. Najgorzej to będzie ten element tutaj, na tyle. Jest to czarne. O, tutaj to trzeba będzie wszystko ściągnąć. No i trzeba będzie użyć, bo tutaj jest trochę wybrany. No podkład jakiś trzeba tutaj dać. Taki, no jak to się nazywa? No. No, szpachlut trzeba dać. No. To na dzisiaj koniec, nara, hejos.